Jak poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, podczas wczorajszej konferencji prasowej do Polski dostarczono kolejną dawkę szczepionek przeciwko COVID-19, jednak w bardzo ograniczonej ilości. My, podobnie jak cała Unia Europejska, została pod koniec ubiegłego tygodnia zaskoczona informacją, że koncern praktycznie z dnia na dzień, a właściwie z tygodnia na tydzień zamierza w sposób znaczący obniżyć dostawy szczepionek do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak dodał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, dopiero w niedzielę późnym wieczorem polskie władze otrzymały zmieniony harmonogram dostaw szczepionki. Informacje pisemne na temat nowego harmonogramu dostaw otrzymaliśmy wczoraj wieczorem dopiero. W związku z tym dzisiaj w Agencji Rezerw Materiałowych i w Ministerstwie Zdrowia, w NFZ-cie trwało przeliczanie naszego harmonogramu, tak żeby dopasować do nowej sytuacji. Koncern, który dostarcza szczepionki do krajów Unii Europejskiej, zredukował zamówienia do połowy lutego. Że firma Pfizer zredukowała zamówienia do połowy lutego około 360 tysięcy. To jest dla nas krytyczny moment, kiedy z jednej strony chcieliśmy dokończyć szczepienia grupy zero, czyli szczepienia medyków, i moment, w którym chcieliśmy rozpoczynać szczepienia populacyjne, w tym szczepienia DPS. Jak wynika z najnowszych rządowych informacji, pierwszą dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepionych zostało ponad 475 tysięcy pacjentów.